Kurczanie pochwy stosuje się u pacjentek, u których występuje tak zwany zespół luźnej pochwy. Najczęściej takie objawy mamy po licznych porodach, po porodach dużymi płodami, po nieprawidłowym prowadzeniu porodu, jak również po porodach zabiegowych typu kleszcze czy wakum. Obkurczanie pochwy stosuje się u pacjentek po to, żeby zmniejszyć takie objawy jak uczucie pompowania powietrza podczas stosunku płciowego, jak również podczas kąpieli, podczas uprawiania sportów, jak i po to, żeby podwyższyć satysfakcję seksualną kobiet. Obkurczanie pochwy może być wykonane poprzez zabiegi laserowe. Są to lasery typu CO2, jak również erbowo-jagowe. Jednak dość często i dość szerokie zastosowanie w chwili obecnej znalazła taka metoda jak radiofrekwencja. Kwalifikacją do zabiegu jest diagnostyka schorzeń ginekologicznych. Na przykład przeciwwskazaniem są czynne procesy nowotworowe w obrębie narządu rodnego, czynna infekcja wirusowa, na przykład opryszczka. Jest to zabieg, który wykonujemy bez znieczulenia. Jest to zabieg niebolesny, bardzo lubiany przez pacjentki. Obkurczanie pochwy polega na działaniu lasera bądź radiofrekwencji na kolagen, czyli obkurczanie kolagenu i równocześnie stymulacja fibroblastów, które powodują neokolagenezę. Proces obkurczania pochwy polega na kurczeniu natychmiastowym kolagenu, który jest, i regeneracji pochwy wskutek stymulacji produkcji kolagenu i tkanki elastycznej. Laserowy zabieg obkurczania pochwy równocześnie jest związany z rewitalizacją śluzówki. Na przykład u pacjentek po menopauzie daje to dużo większe korzyści niż na przykład miejscowe stosowanie estrogenów, ponieważ miejscowe stosowanie estrogenów działa na powierzchowne warstwy, właściwie w obrębie epitelium, natomiast zabieg laserowego obkurczania i rewitalizacji działa na wszystkie warstwy. Zabiegi obkurczania i rewitalizacji pochwy metodą laserową są bardzo popularne wśród pacjentek po porodach. Po porodach występują zarówno zmiany w obrębie śluzówki, które są związane ze zmianami hormonalnymi, jak i rozciągnięcie mięśni i tkanek pochwy. Takie zabiegi mogą być wykonywane już 6 tygodni po porodzie. Mają dość duże korzyści, jeśli chodzi o odnowę śluzówki, jak również działanie na mięśnie i poprawienie satysfakcji seksualnej kobiet.